Dłonie Dauna spoczywały na podłodze. Kawałek przed nim zaś wyrosły z ziemi wrota lśniące na złoto. Stojąc przed swoim dziełem, zaczął się zastanawiać, dokąd też mogą prowadzić magiczne drzwi. Zarządca pośpieszył z wyjaśnieniami, że póki co donikąd i poinformował go, że potrzebuje dwóch wrót, aby móc się przemieszczać pomiędzy nimi. Daun się oburzył, stwierdzając, że w takim razie jest to bezsensowne, skoro jedyne, co może zrobić, to postawić wrota przed swoim domem. Alfa uświadomił go, że tak jest tylko na poziomie pierwszym i po opanowaniu umiejętności bramy będzie mógł udać się tam, gdzie tylko zechce. Jednak fakt, że musiałby składać ofiary przez kolejne 20 lat, aby stało się to możliwe, był jakimś jednym wielkim żartem. Na chwilę obecną jednak wszystko już rozumiał, postanowił więc zakończyć testy na nowych umiejętnościach i zainstalował kolejną bramę. Po chwili para połączonych ze sobą wrót stała przed nim otworem. Zarządca poinstruował go, że jeśli wejdzie do jednych wrót, to wyjdzie z drugich. Daun postanowił to przetestować, przeszedł więc przez pierwsze wrota, aby chwilę po tym wyskoczyć z kolejnych. Próba się powiodła, jednak niestety tylko jemu. Pok Q uderzył o lśniącą powierzchnię i upadł na ziemię. Nie był w stanie przebyć wrót. Okazało się, że dopiero wtedy, gdy Daun udzieli komuś zezwolenia, ktoś inny poza nim samym będzie mógł przebyć wrota. Daun od razu udzielił wiewiórce dostępu. Zadowolony Pok Q w mgnieniu oka przebył wrota. Daun szybko się zorientował, że w takim razie powinno to również zadziałać na jego golemy. Nawet jeśli ta sztuczka pochłonęłaby całą masę magicznej energii, byłoby to możliwe. Oznaczało to, że będzie mógł przyzwać swoją małą armię w miejsce, w którym się znajduje. Zarządca zapytał, czy nie byłoby lepiej, gdyby po prostu używał wrót do ucieczki, co zdaniem Dauna również nie było wcale złym pomysłem. Daun strasznie zesztywniał od tego wszystkiego. Postanowił więc wyjść na trochę na zewnątrz, aby nieco się orzeźwić. Mężczyzna przez cały czas zastanawiał się, co jest poza tym miejscem. Postanowił to sprawdzić, zbliżając się do klifu. Daun powoli spojrzał w dół. To, co ujrzał, niezwykle go zaskoczyło. Przyrównał to do morza chmur. Był to niezwykle piękny widok. Daun postanowił zapytać Alfę o to, co znajduje się na dole, jednak zarządca miał to zupełnie gdzieś. Nie dbał o to, co działo się poza kapliczką. Postanawiając nieco się podbudować, Daun stwierdził, że zwykli ludzie byliby przerażeni tą sytuacją, ale on był inny. Miał już wcześniej podobne doświadczenia. Alfa podsumował zaś jego wypowiedź, twierdząc, że nikt nie pytał. Mężczyzna miał to jednak gdzieś i postanowił wznieść kolejne obserwatorium. Daun zaczął obserwować minimapę, załączając sobie przy okazji tryb ukazujący mu całą topografię. Szary jako skały, brązowy jako ziemia, zielony jako drzewa. Z mapy wynikało to, że na dole znajdował się las. Początkowo Daun czuł obawę związaną z tym, że miejsce było nazywane krańcem świata. Na szczęście okazywało się, że na dole jest ziemia. Zarządca od razu wystrzelił z pytaniem o to, czy Daun zamierza tam zejść. Nie chciał stracić następnego menedżera, którego w końcu udało mu się znaleźć. Jego następca jednak pozostawał nieugięty w swoim postanowieniu. Daun zszedł z obserwatorium i powrócił na klif. Zarządca zaś zaczął go dopytywać o to, dlaczego tak zrobił. Mężczyzna dogryzł mu, stwierdzając, że w końcu to on sam kazał mu dbać o swoje życie. Następnie poprosił go, aby ten chwilę poczekał, ponieważ potrzebował momentu do namysłu. Po tych słowach Daun wydobył z ekwipunku młot i żelazny pręt. Miał nadzieję, że mu to w pełni wystarczy. Alfa zaś nie mógł usiedzieć w ciszy i zapytał o jego dalsze zamiary. Daun odparł, że zamierza zrobić schody za pomocą swojej umiejętności, która znajdowała się na czwartym poziomie, dzięki czemu był w stanie kontrolować kierunek i głębokość cięcia. Pomimo wyjaśnień, Alfa w dalszym ciągu nie wiedział, jak jego następca zamierzał zrobić schody. Daun nakazał mu więc obserwować. Mężczyzna położył dłoń na kwadracie, który wyrył w kamieniu, aby następnie umieścić go w swym ekwipunku. Zarządca zauważył, że jeśli zastosuje tę metodę, to rzeczywiście zdoła dostać się na sam dół. Daun mu przytaknął, chociaż cały ten zabieg zabierze mu trochę czasu. Poziom jego umiejętności powinien się zwiększyć w trakcie. Postanowił więc przejść do dzieła. Seung Wu i jego drużyna przemierzali lasy. Piegowata dziewczyna nerwowo się rozglądała wokół siebie, czując lekki niepokój, co nie umknęło uwadze Seung Wu, który nawiązał z nią rozmowę, aby ją pokrzepić. Mężczyzna nie martwił się tym, jacy będą silni wrogowie, odkąd etap się zmienił, ponieważ wierzył w drużynę, która pokonała już niezliczoną ilość przeciwników. Stali się naprawdę silni, dlatego wiedział, że nieważne gdzie się znajdą, na pewno przetrwają.
Seong Woo posiadał umiejętność niezłomnej woli, dzięki której nieważne w jakiej sytuacji się znajdzie, nie straci morale i nawet gdy zostanie zraniony, to jego zdrowie będzie spadać powoli. Jego ciepłe i delikatne słowa, które niosły ze sobą przekonanie, uspokoiły niespokojne serca jego towarzyszy. Jedna z członkiń drużyny, dzierżąca w dłoniach worek, zapytała Seong Woo, czy powinni posadzić w tej okolicy ziemniaki, na co ten jej przytaknął. Po chwili jego wzrok przykuła wznosząca się w oddali góra. Wyglądała mu znajomo. Wtedy to nagle pojawiła mu się przed nosem informacja o tym, że znaleźli się w etapie czwartym. Da-un przecierał pot z czoła. Uznał, że to dobry moment na drobny odpoczynek. Było to zupełnie nowe doświadczenie w porównaniu z kopaniem na równinach. Zaszedł całkiem daleko, a więc chodzenie za każdym razem w górę i w dół będzie męczące. Postanowił więc postawić wrota w miejscu, w którym skończył. Zarządca pochwalił jego pomysł, jednak Da-una ogarnęło przerażenie. Przypomniał sobie o ołtarzu i życiowej energii. Zarządca jednak prędko go uspokoił, informując go o tym, że jest połączony z ołtarzem i może składać ofiarę gdziekolwiek się znajduje. Wystarczyło, że po prostu ją zje. Kiedy jego sytość osiągnie 100%, reszta konsumpcji zostanie zamieniona na ofiarę. Da-un był zaskoczony tym, jakie to było proste. Postanowił więc to sprawdzić i wetknął do ust kawałek mięsa. Po pewnym czasie stwierdził, że nie może już napychać się na skraj eksplozji, nawet jeśli to było tak satysfakcjonujące zajęcie. Wyczerpany przewodnik z trudem przemierzał góry. Był niezwykle głodny. Czekała go jeszcze daleka i wysoka droga. Biały królik zacisnął łapki w pięści i wykrzyczał na głos, że wędrówki to gówno. Było mu zimno, był głodny i zmęczony. Zaczął się zastanawiać, ile czasu minęło od jego ostatniego wynagrodzenia. Jego wynagrodzenie stanowiło pojedyncze prawo do zabijania, które otrzymywał na początku każdej gry. Energia życiowa zdobyta przy użyciu prawa do zabijania trafia wtedy do przewodnika. Uważał, że wszystko to, co go spotkało, było winą Da-una. Spojrzenie królika spotkało się ze spojrzeniem szczura stojącego na kamieniu. Czerwonooki gryzoń wydał z siebie donośny pisk. Biały królik poczuł, jak oblewa go pot. Był zaskoczony faktem, że zwierzę jest w stanie go zobaczyć, po chwili jednak szczur zeskoczył ze skały i zaczął biec w górę. Były przewodnik jeszcze przez chwilę trząsł się ze strachu. Przez chwilę pomyślał, że gryzoń naprawdę go widzi, przez co nieźle się przestraszył. W tej chwili nie było jeszcze tak źle, ale jeśli straci więcej sił, bestie mogą uznać go za pożywienie. Królik kontynuował swoją wędrówkę, wznosząc się nad ziemią. W pewnym momencie wskaźnik jego zdrowia z 20 spadł do 19, w konsekwencji czego momentalnie spadł na ziemię, wprost przed pyszczki trzech szczurów. W tym momencie stracił swoją umiejętność latania, jednak po chwili zdał sobie sprawę z tego, że za chwilę może stracić coś więcej niż tylko umiejętność. Chmara szczurów rzuciła się w pogoń za swoją zwierzyną. Biały królik potrzebował się gdzieś ukryć. Jego wybór padł na jedno z obserwatoriów, które znajdowało się w jego zasięgu. Były przewodnik wbiegł do środka i spojrzał w górę. Na szczyt obserwatorium prowadziła cała masa schodów. Biegnąc przed siebie po stopniach narzekał na wysokość postawionego obserwatorium oraz szczury, które mu nie odpuszczały. Biały królik zdołał dotrzeć na szczyt, wtedy to odwrócił się w stronę przejścia. Kiedy tylko wyłoniły się z niego bestie, zaczął machać łapkami. Pomimo to, że wyglądał słabo, wciąż miał w zanadrzu kilka sztuczek. W końcu był przewodnikiem pierwszego etapu. Jego głównym planem było poprowadzenie potwornych szczurów na dach obserwatorium i pokonanie ich pojedynczo, gdy opuszczały wąskie przejście. Dzięki swojej doskonałej strategii, królik uzyskał przewagę i zdołał przytłoczyć potworne szczury swoimi umiejętnościami walki, pomimo utraty zdolności jako przewodnika. Jednakże jego zdrowie i sytość spadły do 1%. Nie zamierzał tu umrzeć, mierząc się z tymi słabeuszami. Królik opierał się plecami o ścianę, ciężko dysząc. Wiedział, że szczury były głodne tak samo jak on. Nawet on nie był w stanie już dłużej walczyć. Bestie ani na chwilę się nie zatrzymywały. Biały królik widział, że są głodne, jednak nie zamierzał dać im za wygraną. Postanowił rzucić się ze szczytu obserwatorium, wystawiając w stronę gryzoni środkowy palec. Uznał to za zdecydowanie lepsze wyjście od bycia pożartym żywcem. Lecąc w dół, przeklinał pawiana i Da-una. Kiedy tylko zbliżył się do ziemi, pochwyciły go czyjeś dłonie. Biały królik wpadł prosto w ręce Da-una, który przybył, aby sprawdzić, dlaczego szczury zaczęły się tu zbierać. Mężczyzna był zaskoczony tym, że go widzi. Zapytał więc, dlaczego przewodnik spadł z góry. Jedną jedyną rzeczą, jaką biały królik był w stanie z siebie wyrzucić, było to, że cofa swoje słowa,
po czym stracił przytomność. W pomieszczeniu unosił się przyjemny zapach, który dotarł do nozdrzy byłego przewodnika zaraz po jego przebudzeniu. W jego uznaniu był nieziemski, musiał sprawdzić, co to jest, więc poderwał się do siadu. Znajdował się w smoczej świątyni. Przed nim zaś stało niewielkie naczynie wypełnione złocistymi frytkami o kuszącym zapachu. Z ust królika zaczęła ciec ślina. Kiedy tylko wypiął język, aby posmakować tych pyszności, zostały mu zabrane sprzed nosa przez Dauna, który zapytał, kim też on jest, żeby lizać te frytki ziemniaczane, które zrobił z takim wysiłkiem. Wtedy to biały królik uświadomił sobie, że to wcale nie był sen. Daun naprawdę uratował go przed śmiercią. Otępiony głodem stwierdził, że już go to nie obchodzi. Pokłonił się przed mężczyzną, prosząc o jednego gryza. Daun nie miał pojęcia, co się z nim stało. Królik zaś kontynuował swe błaganie z głową przy ziemi, desperacko prosząc o choćby jednego gryza. Daun patrzył na niego z góry, aż w końcu padła z jego ust prośba o to, aby królik został jego następcą, jeśli chce jedną frytkę. Zaskoczony królik uniósł głowę, powtarzając po nim jego słowa z zakłopotaniem. Daun pośpieszył z wyjaśnieniami, że w jakiś sposób został mistrzem świątyni, a królik ma już doświadczenie w zarządzaniu. Dobrze więc byłoby mieć doświadczonego następcę. Po wyjaśnieniach zapytał go, co o tym myśli, podsuwając mu frytki pod nos. Dopiero po chwili zastanowił się, czy króliki w ogóle jedzą ziemniaki. Biały królik wyrwał mu frytki z dłoni, twierdząc, że wcale ich nie jedzą, ale mówiąc to zaczął się nimi zajadać. Daun skrzyżował ręce na piersi, dopytując, czy naprawdę były aż tak dobre. W końcu nawet ich nie przyprawił. Po skonsumowaniu wszystkich frytek królikowi się odbiło. W końcu poczuł, że żyje. Daun wyjaśnił, że używał ziemniaków uprawianych w lochu, po czym zapytał, czy to nie sprawi problemu przewodnikowi. Biały królik odparł na to, że został zdegradowany, więc nie dbał już dłużej o zasady. Daun był zdziwiony jego odpowiedzią. Od razu zapytał o to, dlaczego tak się stało. Królik w podzięce wyjaśnił mu wszystko, co się wydarzyło. Mężczyzna zaczął rozmyślać nad jego słowami. Przewodnik etapu pierwszego się zmienił. Wyglądało również na to, że ten pawian jest zdecydowany zabić królika. Daun zapytał o to, czy skoro królik przebył całą tą drogę, aby sprowadzić go przed oblicze pawiana, czy na pewno powinien mu to wszystko mówić? Ten na to odparł, że podjął już decyzję. Tak, czy inaczej miał przerąbane. Daun zaś sam wyszedł z propozycją tego, aby królik został jego następcą. A jednak w każdym kryzysie jest szansa. Biały królik zasalutował mu więc, przysięgając swoją wierność. Piękną ceremonię przerwało zapytanie Alfy o to, czy może się już wtrącić. Dopiero w tej chwili do białego królika dotarł fakt, że jest to emblemat smoka życia, a on sam znajdował się w świątyni Ertei. Alfa zarządził, aby najpierw udali się pod ołtarz. Następca Dauna zaś zaczął dopytywać, czy zamierzają złożyć go w ofierze. Zarządca prędko go uspokoił, twierdząc, że z jednego królika nie będzie żadnego użytku. Mężczyzna zaś zapewnił go, że wcale tego nie zrobią i kazał mu po prostu za nimi iść. Biały królik był zdziwiony faktem, że te drzwi rzeczywiście można otworzyć. Daun odparł mu, że skoro zaskoczyło go coś takiego, to będzie oszołomiony, gdy zobaczy drugą stronę. Daun powoli pchnął masywne drzwi. Królikowi zaś opadła szczęka na widok sadzonek. Mężczyzna powitał go na swoim polu ziemniaków. Biały królik był zaskoczony faktem, że Daun postanowił zrobić pole ziemniaczane w świętym pomieszczeniu bossa. Na widok kości zaczął zastanawiać się nad tym, czy nie był to RTA. Daun odniósł się do tego, twierdząc, że każdy musi coś jeść, aby przetrwać. Alfa był zachwycony i miał się zaraz rozpłakać łzami radości, że pojawił się nowy przybysz, który ma zdrowy rozsądek. Daun nie wiedział, co jest z nimi nie tak. Dawny przewodnik zapytał, czy mężczyzna żył tak przez cały ten czas, na co ten odparł, że stworzył schody, dbał o swoje uprawy. Od czasu do czasu zabijał też kilka szczurów, aby wykorzystać je jako ofiary i tak się złożyło, że pojawił się tam, gdzie on i go uratował. W uznaniu królika było to niesamowite. Po prostu niesamowite. Postanowił zapytać również o to, w jaki sposób Daun zdołał zabijać szczury. Mężczyzna otworzył usta i zawołał swoich chłopców, po czym zapytał o to, co królik o tym myśli. W tym momencie biały królik zrozumiał, że wytworzył te rzeczy, pozbywając się ostatniego bossa. Gryzoń spuścił głowę, stwierdzając, że Daun jest absurdalnym człowiekiem. Po chwili jednak wyznał, że był zachwycony tym absurdem. Królik robił co w jego mocy, aby przystosować się do otoczenia. W rozmowę wtrącił się zarządca, prosząc, aby królik wszedł na ołtarz, jeśli już skończyli. Gryzoń we fraku posłusznie wykonał polecenie, wskakując na ołtarz. Alfa polecił, aby następnie mistrz świątyni położył rękę na ołtarzu. Daun otrzymał nową umiejętność,
dzięki której mógł mianować nowego kierownika świątyni. Okazało się też, że gdy spełnia określone warunki, zdobywa nowe umiejętności. Daun chciał się dowiedzieć, jakież to warunki spełnił. Jednak Alfa stwierdził, że jego obecny status wciąż nie pozwala mu ujawnić wszystkich informacji. Daun prędko zrozumiał, że chodziło mu o ofiary. Domyślał się również, że będzie musiał wszystkiego spróbować. Stojący na ołtarzu królik nie wiedział, co się dzieje, zapytał więc, o co chodzi. Daun nie wiedział, czy miał szczęście, czy pecha. Kto by pomyślał, że zwiąże się z tym cholernym królikiem właśnie w ten sposób? Dłoń mężczyzny momentalnie rozbłysła, kiedy postanowił użyć umiejętności wyznaczania kierownika. Momentalnie królik zaczął tryskać energią, jego frak zaś lśnił jasną mieszanką przeróżnych kolorów. Otrzymał nowe ubranie, zyskał również nowy tytuł. Zdaniem królika było to niesamowite. Nie był już dłużej przewodnikiem, ale kierownikiem pośrednim. Alfa wyjaśnił, że jego doświadczenie zostało rozpoznane i wzięte pod uwagę. Królik był wniebowzięty tym faktem, co nie umknęło uwadze Dauna, który był zaskoczony tym, że były przewodnik był aż tak szczęśliwy. Biały królik zeskoczył z ołtarza i pokłonił się, następnie przysiągł Daunowi swoją wierność i nazwał go swym panem. Mężczyzna poczuł się zakłopotany tym oświadczeniem. Nakazał mu, aby przestał, bo było to krępujące. Królik stwierdził jednak, że Daun jest panem tej świątyni oraz że wiele razem przeszli i zasugerował, aby zaczęli od nowa, od teraz żyjąc w zgodzie. Daun przyznał mu rację, rzeczywiście sporo razem przeszli, nakazał mu więc uklęknąć. Królik był z lekka zakłopotany jego słowami, jednak wraz z tytułem otrzymał również nowego pana. Daun zakręcił palcem, nakazując mu spuścić wzrok. Tak oto królik otrzymał swoje pierwsze polecenie, a były nim ziemniaki. Cała masa ziemniaków. Byłego przewodnika zaczęły oblewać poty. Postanowił zapytać Dauna, czy naprawdę musi pracować w tak niekomfortowej pozycji. Ten zaś nakazał mu pomyśleć o tym, jak okaże za wszystkie jego występki. Przez myśl królika przeszło, że wcale nie był kierownikiem, a niewolnikiem. Będzie musiał coś wymyślić. W tym samym czasie w lesie pochodzenia rogaty dzik szarżował na mężczyznę w czarnym odzieniu. Po chwili polała się krew. Uczestnik nie zdołał obronić się przed bestią. Całemu temu zajściu przyglądał się pawian, stwierdzając, że uczestnicy tej rundy umierają bardzo dobrze. Przewodnik wyczuwał, że piętno królika zostało odcięte. Był bardzo ciekawy, co też się z nim stało. Na podłodze leżała miska z ciepłymi ziemniakami. Daun zawołał swojego kierownika, aby ten przyszedł na posiłek. Biały królik zauważył, że mężczyzna nazywa to warzywo ziemniakiem, choć w rzeczywistości były to korzenie roślin zjadających ludzi. Następca Dauna zauważył, że podłoga w tym pokoju jest dziwnie ciepła w przeciwieństwie do innych pokoi. Nie mylił się. Był to system ogrzewania podłogowego, który stworzył pod uprawę. Przy okazji zajadania się ziemniakiem królik zapytał również o to, czy Daun pozbył się tej wiewiórki, która ciągle za nim chodziła. Mężczyzna odparł, że nie, a pytanie to zadziałało niczym przywołanie. Pokkiu pojawił się przy nich z policzkami wypchanymi do granic możliwości. Zaskoczony królik zapytał o to, co wiewiórka ma w buzi. Daun odparł, że Pokkiu kocha jeść kości. Po chwili rudy gryzoń zaczął wdrapywać się na jednego z golemów, a były przewodnik nie pozostawił tego bez zapytania. Pokkiu wykopał małą dziurę w szyi golema, aby następnie umieścić w niej zawartość swoich policzków i ją zakopać. Daun pochwycił swojego rudego przyjaciela za puchaty ogon i ściągnął go z golema, stwierdzając, że był to jego nawyk gromadzenia jedzenia. Następnie nakazał Pokkiu przestać niepokoić golemy. Biały królik przyglądał się temu wszystkiemu z ustami pełnymi ziemniaków. Momentalnie coś przykuło uwagę Dauna. Pokkiu zaś wierzgał się bezradnie. Po chwili mężczyzna stwierdził, że królik otrzymuje nowe zadanie. Następca Dauna był zaskoczony. Zaczął się tłumaczyć tym, że właśnie leży po posiłku i czy jego szef nie jest zbyt nierozsądny. Mężczyzna nakazał mu przestać mówić bzdury i podnieść się. Na buzi królika pojawił się grymas. Jego zdaniem staranni i ciężko pracujący szefowie są najgorsi. Zadaniem białego królika okazało się przynoszenie kości. Był tym faktem z lekka oburzony. Rzucił stertę kości na podłogę i zażądał od Dauna wyjaśnień. Chciał wiedzieć, po co kazał mu zebrać te kawałki kości. Mężczyzna odparł, że znalazł kością pewne zastosowanie, po czym nakazał swoim golemom się zbliżyć. Następną komendą, jaką im wydał, było rozbicie kości. Golemy zaczęły zgniatać gnaty za pomocą swych ciężkich kopyt. Biały królik zaś przyglądał się temu wszystkiemu ze spuszczonymi uszami, stwierdzając, że nie powinien z nimi walczyć.
Kiedy golemy skończyły, Dawn skorzystał ze swojej umiejętności oczyszczania, po czym nakazał królikowi rozsypać proszek kostny po polu. Na zapytanie po co, odparł, żeby używać go jako nawozu. Biały Królik podsumował to jedynie komentarzem o tym, że Dawn zdecydowanie zbyt ciężko pracuje. Chociaż żywy Dawn dał królikowi wiele chwil cierpienia, były też chwile wesołości i radości. Na przykład jedzenie. Jego ulubionym był boczek wieprzowy z rogatego dzika. Smakowało jak raj. Była jeszcze jedna rzecz, którą uwielbiał. Etap pierwszy. Historyczne ruiny. Pawian stał nad kupką ziemi, zastanawiając się, gdzie zniknął ostatni boss etapu pierwszego. To właśnie było drugą rzeczą, którą uwielbiał królik. Przemierzając podziemny korytarz, Dawn dostrzegł, że królik nie posiadał się z radości. Zapytał więc, dlaczego były przewodnik był tak szczęśliwy. Biały Królik zaśmiewał się pod nosem, odpowiadając mu, że założy się, że ten małpi drań oszaleje, dostrzegając nieobecność golema. On sam znał to uczucie aż zbyt dobrze. Były przewodnik nie miał pojęcia, że pod ruinami znajdował się podziemny tunel, co tłumaczyło to, dlaczego nie mógł wcześniej odnaleźć Dawna. Mężczyzna stwierdził, że królik w jakiś sposób brzmiał na zirytowanego i obrażonego, czemu ten od razu zaprzeczył, twierdząc, że po prostu podziwiał jego pomysłowość. Następnie zapytał, czy Dawn zamierza przychodzić tu za każdym razem i zasugerował, aby zamontować tu bramę. Mężczyzna pochwalił ten pomysł i tak też zrobił. Postawił magiczne wrota, dzięki czemu szybciej powrócili do kapliczki. Zarządca skrytykował czyn Dawna, stwierdzając, że ten znów marnuje energię życia. Mężczyzna jednak twierdził, że nie jest to marnotrawstwo, a inwestycja. Dopiero po chwili Dawn dostrzegł, co się stało pod ich nieobecność. Sadzonki dość mocno się rozrosły i w pełni się rozwinęły w rośliny zjadające ludzi. Mężczyzna przypuszczał, że przyczyną był proszek z kości, który dość efektywnie przyspieszył ich rozwój. Było mu smutno, ponieważ rośliny, które hodował z miłością i troską, próbowały go teraz zjeść. Alfa jednak wierzył, że będzie praktyczne, jeśli użyje umiejętności instalacji pułapki. Biały Królik od razu podłapał ten pomysł. W końcu, skoro zarówno on, jak i Dawn należeli do tej kapliczki, to jeśli te rośliny zostaną mianowane pułapkami, to nie będą ich atakować. Dzięki temu sprawią, że rośliny uznają ich za sojuszników. Dotykając opuszkiem palców jednego z pnączy, Dawn stwierdził, że jest to całkiem przydatna umiejętność. Czas mijał, a dungeon resetował się, przynosząc nowych uczestników. W międzyczasie Dawn stał się rzeźbiarzem schodów. Nawet Biały Królik stwierdził, że nikt na tym świecie nie jest większym pracoholikiem od niego. Jednak w końcu Dawn opadł z sił i położył się na ziemi. Był wyczerpany i marzył o zjedzeniu czegoś słodkiego. Królik przesiadywał przy nim. Niebo było pomarańczowe. W lesie pochodzenia zbliżał się zachód słońca. Dawn i Królik wyruszyli na poszukiwania miodu, który podobno znajdował się w kwiatach zjadających ludzi. Tak przynajmniej kiedyś usłyszał były przewodnik od jednego z uczestników, kiedy ten był zjadany przez roślinę. Dawn odsunął krzaki sprzed twarzy i wtedy ujrzał swój cel. Potężne pomarańczowe rośliny, wyglądem przypominające dzbanki. Były uzębione, a z ich paszczy wyciekała żółta substancja. Dawn przykucnął za krzakami i zapytał królika o to, czy to były te kwiaty, które mają w środku miód. Jego następca mu przytaknął, dodając jednak, że zaatakują go, kiedy tylko się do nich zbliży. Mężczyzna zastanowił się przez chwilę nad najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji. Chwilę po tym, golem w postaci goryla przenosił jeden z kwiatów przez wrota. Białemu królikowi aż opadła szczęka, kiedy obserwował technikę chwytania ich z daleka. Okazało się, że wcale nie był to miód, tylko syrop kukurydziany, choć królik wcale nie widział w tym żadnej różnicy. Były przewodnik skrzyżował ręce na piersi. Myślał, że przynajmniej tutaj Dawn będzie miał trochę trudności, jednak się mylił. Teraz nie było tu już niczego, co mogłoby mu przeszkodzić. Po chwili Biały Królik dostrzegł nowych uczestników gry i momentalnie wyparował. Dawn był z lekka zaskoczony tą reakcją. Co prawda ostrzegał go, że jeśli na horyzoncie pojawią się jacykolwiek uczestnicy, to się skryje. Jednak szybkość, z jaką to zrobił, była zaskakująca. Dawn obserwował zza krzaków, jak trzej mężczyźni nakazują małemu chłopcu oddać im coś, co tulił do klatki piersiowej. Kiedy odmówił, zaczęli mu nawet grozić mieczem. W opinii Dawna wyglądał co najwyżej na gimnazjalistę. Nie rozumiał, dlaczego dorośli używali broni, aby mu zagrozić. Z odpowiedzią pospieszył mu królik, stwierdzając, że to leży w ludzkiej naturze, że silni gnębią słabych. Dawn niemalże krzyknął, ale prędko zasłonił swoje usta dłońmi. Okazało się, że mogą porozumiewać się za pomocą telepatii, choć Biały Królik początkowo przekomarzał się z nim, udając, że wcale go nie słyszy.
Alfa wyjaśnił, że ponieważ obaj są częścią tej samej świątyni, możliwe było komunikowanie się w ten sposób, jeśli tylko się skoncentrują. Daun pragnął zająć się sytuacją, która odgrywała się przed nim. Jeśli postanowi się zaangażować i zrobi się głośno, to mogą zostać przyłapani przez pawiana. Daun obserwował te nieprzyjemne wydarzenia, po chwili przypominając sobie o tym, jak on również był gnębiony przez silniejszych. Daun zaczął się zastanawiać i spoglądając w niebo, coś mu się przypomniało. Nachylony nad chłopcem mężczyzna zagroził mu, że jeśli dalej będzie się tak zachowywać, to coś mu się stanie, a wtedy z buszu wyszły żabopodobne stwory. Były uzbrojone. Rechoczące bestie nosiły nazwę karłów Dagmo. Mężczyzna obrócił się w stronę jednego ze stworów, jednak karzeł nie zrobił na nim większego wrażenia. Usłyszawszy śmiech z ust żabopodobnego, mężczyzna z mieczem zamachnął się z zamiarem uciszenia stwora. Ku jego zaskoczeniu, karzeł był szybszy i pozbawił go ręki. Chłopiec przyglądał się temu z przerażeniem. Kolejny mężczyzna z paczki dręczycieli również dał się sprowokować śmiechem. Zaszarżował na potwora, jednak ten szybko i zwinnie wytrącił mu broń z dłoni. Przerażeni uczestnicy gry rzucili się do ucieczki. Dagmo mogą i być najsłabszymi potworami w dungeonie, ale są przebiegłe i okrutne. Jeśli spojrzy się na nich z góry za to, że są mali, można zostać zjedzonym żywcem. Ale w każdym kryzysie jest szansa. W obliczu przeciwności i trudnych prób ludzie mogą obudzić swój ukryty potencjał i odrodzić się jako nowa istota, tak jak Sęgwu. Rozmyślając o tym, Daun wywnioskował, że może to dziecko mogłoby stać się podobne do Sęgwu. Wtedy to chłopiec wpadł na niego, uderzając go głową w twarz. Obydwoje upadli na ziemię. Daun przyłożył dłoń do policzka, stwierdzając, że prawie się rozpłakał z bólu. Alfa jednak poprawił go, zauważając, że przecież już płacze. Nie był jednak jedynym, który płakał. Chłopiec ze łzami w oczach podniósł wzrok na Dauna, prosząc, aby go uratował. Mężczyzna polecił mu, aby ten wziął się w garść i wtedy rozległ się śmiech. Z krzaków wyskoczyły Dagmo. Daun prędko aktywował umiejętność siły rogatego dzika i poczęstował przeciwników pięściami. Kulący się na ziemi chłopiec obserwował to wszystko. Uważał, że Daun jest super silny. Karły jednak nie zamierzały tak łatwo odpuścić. Kolejne jednostki przystąpiły do ataku. Przeciwnik kłapnął szczęką, z zamiarem wgryzienia się w tors Dauna, jednak mężczyzna był szybszy i zdołał zrobić unik. Kiedy karzeł przelatywał obok niego, Daun uderzył go kolanem w brzuch. Bestia poszybowała w górę, a kolejny przeciwnik już nadlatywał. Mężczyzna chwycił karła za głowę i cisnął nim w pierwszego osobnika. Dagmo zderzyły się ze sobą i nieprzytomne odleciały, aby po chwili uderzyć o ziemię. Na horyzoncie pojawił się kolejny przeciwnik. Karzeł ze złamanym ostrzem. Daun wykonał cios, po czym przyłożył mu z łokcia, pozbywając się również jego. Zajęty tym, co przed nim, nie zwracał uwagi na to, co działo się za nim. Dagmo dzierżący dwa sztylety wybił się, skacząc wprost na Dauna. Obserwujący to chłopiec krzyknął, aby go ostrzec. Wtedy to mężczyzna w ostatniej chwili otworzył ekwipunek i spuścił przeciwnikowi na głowę masywną cegłę. Przerażone karły rzuciły się do ucieczki. Daun powiódł wzrokiem po otoczeniu, rozglądając się za kolejnymi chętnymi do walki. Jednak nikogo więcej już nie dostrzegł. Daun zastanawiał się, dlaczego ma dreszcze. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę z tego, że przyczyną tego, co czuł, był znajdujący się za jego plecami dzieciak, spoglądający na niego z podziwem. Chłopiec obserwował swego wybawcę, podążając za nim, co sprawiało, że Daun zaczynał czuć się nieswojo. Mężczyzna zatrzymał się w miejscu i obejrzał się na dzieciaka, oświadczając, że zmierza na niebezpieczny obszar, dlatego nie powinien za nim iść. Dodatkowo, ponieważ musiał użyć mocy po to, aby wcześniej go obronić, zużył całą swoją energię i nie może go dłużej chronić. Stwierdził również, że ma niski cukier, przez co umrze. Chłopiec zrobił na niego duże oczy i zapytał, czy chodzi mu o słodkie jedzenie, bo jeśli tak, być może ma coś, co zdoła mu pomóc. Dzieciak zagrzebał w swojej torbie i wydobył z niej coś, na widok czego Daunowi aż zaświeciły się oczy. W opustoszałym dungeonie jedzenie było luksusem, który pozwalał Daunowi zachować spokój ducha. Niestety jedzenie, które gotował, mogło jedynie wydobyć surowy smak składników. Dlatego ostatnio Daun był zainteresowany znalezieniem różnych przypraw. To był powód, przez który nie wahał się ich szukać pod przewodnictwem królika. Słodycz była synonimem szczęścia. Tęsknił za starymi, nostalgicznymi smakami. Dlatego tym razem oferta była zbyt dobra, by ją odrzucić. Ten dzieciak miał napój gazowany. Co więcej, była to 1,5-litrowa butelka. Mało tego, dzieciak twierdził, że ma jeszcze takie dwie. Po twarzy Dauna spłynęła kropla potu. Jedna butelka dziennie, co dawało w sumie 3 dni.
Zakłopotany chłopiec zapytał, o co mu chodzi. Ten zaś skrzyżował ręce na piersi i oświadczył, że chodziło mu o 3 dni specjalnego treningu. Daun wzniósł wieżę i stojąc na jej szczycie spoglądał na minimapę. Zachwycony jego osobą chłopiec przyglądał mu się, zadając w końcu pytanie o to, kim jest mężczyzna. Fakt, że tak szybko potrafił wznieść budynek, niezwykle go zastanawiał. Popijając napój, Daun odparł, że jest człowiekiem, tak samo jak on. Następnie oświadczył, że są gotowi i mogą zejść do podziemi. Chłopiec był zaskoczony tą odpowiedzią. Daun jednak dostrzegał, że dzieciak był wyczerpany i kierując się własnym doświadczeniem wiedział, że podziemie jest najbezpieczniejszym miejscem. Chłopiec był oczarowany tym, co widział. Daun wykonał i zagospodarował mu niewielkie pomieszczenie. Dodatkowo dawał mu wybór co do wysokiej poduszki lub niskiej. Dzieciak zdecydował się na niską poduszkę, zachwycając się tym, jak mężczyzna w mgnieniu oka wytworzył tak przytulne miejsce. Zapadła noc. Gwiazdy jasno świeciły na niebie. Chłopiec opowiedział Daunowi o tym, że został wezwany, gdy opuszczał supermarket, wykonując prośbę od swojej mamy. Nazywał się Oh Dongmin. Jest w 2. klasie gimnazjum i ma 14 lat. W przeciwieństwie do pierwszego wrażenia nieśmiałego chłopca był bystrym dzieckiem. Oczywiście mógł celowo zachowywać się energicznie, bo prawdopodobnie nie chciał być nielubianym przez pierwszego dorosłego, który mu pomógł. Daun skomentował to, stwierdzając, że w pełni rozumie to uczucie oraz że musi być w jego oczach wybawcą. Nie był to odpowiedni komentarz i wprowadzał chłopca w zakłopotanie. Daun zdecydowanie zbyt długo mówił sam do siebie od dawna. Zapomniał, jak to jest rozmawiać z innymi. Oh Dongmin zapytał Dauna o to, czy do stworzenia tej wieży i pomieszczenia użył czegoś w rodzaju umiejętności. Mężczyzna wyjaśnił mu, że nie jest to coś w rodzaju umiejętności, a jest to umiejętność. Dzieciak był ciekawy, o jaki rodzaj umiejętności mu chodziło. Daun więc zaprezentował mu swoją umiejętność, która zbryla ziemię. Po krótkim pokazie zapytał chłopca o to, jaka jest jego główna umiejętność, którą otrzymał, gdy tylko został wezwany do dungeona. Oh Dongmin odparł, że nazywa się Bóg Jedzenia, a polegała na tym, że zyskujesz siłę, gdy czujesz się nasycony, a twoje statystyki podwajają się, gdy sytość osiąga 100%. Daun był zaskoczony. Nie wiedział, że takie umiejętności istniały. Przypuszczał, że jest to umiejętność wzmocnienia fizycznego, taka jak siła rogatego dzika. Zapytał więc, czy Oh Dongmin stawał się słabszy. Wtedy, gdy czuł się głodny, chłopiec odparł z lekkim zakłopotaniem, że do tej pory jeszcze nigdy go nie używał. Nigdy nie osiągał 100% sytości i dość łatwo robił się głodny. Daun już wszystko rozumiał. Będzie go cudownie wychowywał przez następne 3 dni. Zaczął więc od podania do stołu, nakazując Oh Dongminowi, aby zaczął od najedzenia się do syta. Księżyc znajdował się wysoko na niebie i świecił jasno w towarzystwie gwiazd. Delikatny wiatr niósł ze sobą liście. Panował spokój, do chwili aż nocnej ciszy nie przerywał szelest. Biały królik przemierzał las w kamuflażu z liści. Daun poprosił go, żeby szukał soli kamiennej w środku nocy. W jego uznaniu był strasznie zaborczym szefem. Nawet jeśli pozostawał zakamuflowany, czuł się zestresowany. Jeśli natknie się na pawiana, będzie miał kłopoty. Królik nie wiedział nawet, jak wygląda sól kamienna, więc nie miał pojęcia, jak niby miałby jej szukać. Jego zdaniem Daun był złym pracodawcą. Myśli te zadziałały niczym wezwanie i głos Dauna odezwał się w głowie królika. Gryzoń niezwykle się przestraszył. Z jego ust zaś wydał się niezrozumiały okrzyk, który mężczyzna za nim powtórzył. Następnie zadając pytanie o to, czy przez przypadek nie bawił się zamiast wykonywać swoją pracę. Biały królik odparł, tym razem telepatycznie, że po prostu go przeraził. Daun przeszedł do konkretów i zapytał, czy udało mu się odszukać sól kamienną, na co królik odparł, że nie i zapytał, jak ona w ogóle wygląda. Odpowiedź mężczyzny jedynie wkurzyła królika, albowiem on również nie miał pojęcia, jak wyglądała, choć przypuszczał, że przypominała zwyczajny kamień. Poddenerwowany królik odparł, że kamieni było pełno wszędzie dookoła. W takim wypadku Daun zarządził, aby królik wrócił, bo było już późno. Zniesmaczony całą sytuacją, królik zapytał o to, czy Oh Dongmin wciąż tam był, przekręcając jego imię. Mężczyzna odparł, że tak, ale śpi, więc ma po prostu wracać. Biały królik odczuwał głód przez całą przechadzkę. Ku jego uciesze, Daun zakończył tę rozczarowującą rozmowę, dodając, że skończył rozstawiać grilla. Królik zacisnął łapki w piąstki i uniósł je ku niebu, stwierdzając, że Daun jest najlepszym szefem. Kiedy biały królik powrócił do podziemi, Daun zaczął się z niego nabijać, wytykając palcem liściasty kamuflaż, czym jedynie podniósł królikowi ciśnienie. Były przewodnik wybuchł, oświadczając Daunowi,
że przecież to przez niego musi się teraz ukrywać i nakazał mu przestać się śmiać, po czym otrzepał się z liści. Mężczyzna zaczął go uciszać, bo mógł obudzić chłopca. Jednak królik miał to gdzieś i zażądał napoju gazowanego. Daun się zgodził i poczęstował go jednym kubkiem. Po skosztowaniu jego zawartości królik wypluł zawartość swych ust, stwierdzając z oburzeniem, że z tym smakiem było coś nie tak i porównał go do smaku mięsa. Daun się zirytował i stwierdził, że to dziwne, że królik w ogóle zna smak mięsa i dodał, że powinien był zjeść swoje ubranie, bo liście stanowiłyby idealną króliczą przekąskę. Były przewodnik rzucił się na ziemię i zaczął machać łapkami, stwierdzając, że ma to wszystko gdzieś, a jedzenie liści jest obrzydliwe. Daun obserwował przez chwilę tę scenę, po czym nakazał królikowi przestać, bo robił bałagan. Po chwili przykucnął i wyciągnął dłoń w stronę gryzonia. Były przewodnik niezwykle się zestresował i zaczął przepraszać, jednocześnie prosząc, aby mężczyzna go oszczędził. Kiedy tylko ręka Dauna zbliżyła się do pyszczka królika, mężczyzna ściągnął z jego czoła liść, po czym uniósł go do ust i ugryzł. Zdziwiony królik zapytał, czy mężczyzna przez przypadek nie wspomniał, że nie lubi zapełniać swojego brzucha owocami i warzywami. Daun trzymał w pałeczkach kawałek mięsa. Biały królik obserwował to z zakłopotaniem, komentując na głos, że będzie miał liście na mięsie. Daun zaśmiał się jedynie pod nosem, każąc mu obserwować, co robi i stwierdzając, że zaraz mu pokaże, jak smakuje niebo. Kiedy tylko skończył owijać kawałek mięsa w liść, wetknął go królikowi do pyszczka. Były przewodnik był w niebo wzięty. Przyłożył dłonie do policzków, rozkoszując się smakiem podanego mu jedzenia. W jego uznaniu było aromatyczne i miało unikalną konsystencję, podkreślającą smak mięsa. Królik zapytał, co to jest. Daun odparł, że jest to liść pachnotki i to właśnie z nich wykonał swój kamuflaż, a dzięki nim posiłek smakował lepiej. Więc Daun zdobył dodatkowe liście pachnotki, przydzielając królikowi jeszcze bardziej bolesne nadgodziny. Były przewodnik był wyczerpany, jednak pocieszał się faktem, że też będzie to jeść. Po posortowaniu liści wykorzystał pozostałe nasiona, smażąc je. Aż w końcu za pomocą siły rogatego dzika wycisnął nasiona, zyskując olej. Daun zabezpieczył nasiona i liście, więc teraz potrzebował tylko soli, aby wykonać sos do maczania. Biały królik nie rozumiał, o co chodziło z tym zanurzaniem, jednak mężczyzna obiecał mu, że niedługo zobaczy. Musi jedynie zdobyć trochę kamiennej soli. Następnego dnia Odongmin trzymał w dłoni żelazny pręt, zajadając się kawałkiem mięsa. Daun kazał mu się skoncentrować, po chwili zaś na chłopca wyskoczył karzeł. Daun dopingował go, przypominając mu o tym, że kiedy jest najedzony, jest bardzo potężny. Dongmin i Daun znów znajdowali się w podziemnej bazie. Mężczyzna kończył obwiązywać dłoń chłopca bandażem. Odongmin przepraszał, jednak Daun pocieszał go, twierdząc, że nie powinien przepraszać, bo nikt nie jest dobry od samego początku. Chłopiec był zaskoczony tym, że Daun schwytał kilka dakmo do treningu. Mężczyzna usiadł przed nim na ziemi i oświadczył mu, że jego miejsce docelowe było nadal zbyt niebezpieczne, by mógł zabrać go ze sobą. Dlatego najlepiej będzie, aby trenował z nim tyle, ile się da, póki jeszcze tu jest. Jego umiejętność była świetna, więc zaczął od przyzwyczajenia go do walki w stanie sytości. Daun przygotuje mu jedzenie, żeby nie umarł z głodu. Zalecił mu również, aby przetrzymywał je w ekwipunku, gdzie będzie bezpieczne i będzie mógł się posilić, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Dongmin zapytał z lekkim zakłopotaniem o to, czym był ekwipunek. Daun wyjaśnił, że jest to oczywiście jego osobiste miejsce do przechowywania. Zapytał również o to, czy przewodnik go o tym nie poinformował. Nic więc w tym dziwnego, że trzymał wszystko przy sobie, zamiast to przechowywać. Królik odniósł się do tego telepatycznie, zauważając, że pawian celowo utajniał przed uczestnikami takie informacje. Zdaniem Dauna, pawian był tyranem. Nie rozumiał, dlaczego miałby to robić. Biały królik posłużył mu odpowiedzią, stwierdzając, że to przez Dauna. Odkąd ostatni boss znika, zbyt wielu graczy kończy etap pierwszy, dlatego też zwiększał poziom etapu za pomocą tych właśnie metod. Poddenerwowany Daun uniósł pięść w górę i krzyknął zapytaniem, dlaczego niby jest to jego wina. Nie zrobił jednak tego telepatycznie, co wprowadziło Odongmina w lekkie zakłopotanie. Uznał, że Daun znów rozmawia z samym sobą. Po chwili mężczyzna zarządził kontynuowanie treningu. I tak właśnie mijał czas. Biały królik został wyrywaczem liści, Daun zaś szkolił Odongmina. Szło mu coraz lepiej. Chłopiec zdzielił karła metalowym prętem w głowę, sprawiając, że przeciwnik stracił przytomność. Dzięki temu udało mu się zdobyć drugi poziom umiejętności Boga Jedzenia. Dongmin był szczęśliwy, Dauna zaś przepełniała duma. I tak nadszedł ostatni dzień Dauna z Dongminem,
w miejscu, gdzie słońce wypala ziemię, w miejscu nazywanym żarliwą pustynią. Dwóch ludzi i jeden królik. Pot obficie ściekał po ich ciałach. Po usłyszeniu tego, że chłopiec widział słoną pustynię, zmusili go, by ich tam doprowadził. Daun w międzyczasie niezwykle się denerwował i groził chłopcu, że jeśli nie znajdą tam soli, będzie bardzo zły. O Dongmin twierdził, że członek jego drużyny o tym wspominał. Mówił, że w pobliżu znajdował się obszar, który zamienia się w pustynię, gdy woda się cofa. Dzięki nasionom zebranym przez królika w końcu zdołali napełnić całą butelkę olejem z pachnotki. Teraz potrzebowali tylko jeszcze jednego składnika. Spocony Daun zwrócił się do chłopca, wydając oświadczenie, że dziś na kolację zjedzą boczek wieprzowy z sosem do maczania. To tyle, jeśli chodzi o część czwartą. Skomentuj poniżej część piąta, jeśli chcesz, żebym zrobił następną część. Podziel się też tym filmem ze znajomymi i subskrybuj, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.